A trudno. Çeçne tiz namazlar vardı Ramzen Marao Maşallah tit kos Florida Maşallah tit kos Florida Ankara bu var kuşki boş gibi Ben sevdim ne var Zirtveli ki kos Florida Zirtveli ki kos Florida Florida, 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 Florida W dwóch godzinach ekscytującej drogi marszutką ze Stepan Zbit przybywamy do Mschety, pierwszej stolicy, ale także i kolebki Gruzji. Badania archeologiczne wykazały istnienie osad ludzkich w tym miejscu już w epoce brązu. Mscheta oddalona jest około 20 km od Tbilisi. Pierwsze nasze kroki kierujemy do Svetice Hoveli, katedry, która przez wiele stuleci była miejscem koronacji, sztów, ślubów i pochówków władców Gruzji oraz siedzibą najwyższych władz gruzińskiego prawosławnego kościoła. Katedra stoi pośrodku dużego kwadratowego placu, który otoczony jest murem obronnym z dwiema bramami i ośmioma wieżami zabudowanymi z kamieni rzecznych i bloków bazaltowych. Svetice Hoveli było najważniejszym kościołem w dawnej Gruzji. Jest dla Gruzinów tak symbolicznym miejscem, jak dla nas Polaków Wawel. Na ścianach katedry zobaczyć można freski, które przetrwały do dzisiejszych czasów pomimo rosyjskiej sztuki restaurowania. Polegała ona na pobielaniu ścian wapnem lub ich tynkowaniu. Niestety po tych carskich czasach tylko część udało się odzyskać. Zostali tu pochowani iberyjscy i gruzińscy królowie, patriarchowie, a także przedstawiciele gruzińskiej arystokracji. Na szczycie strumego wzniesienia mieści się jeden z najstarszych gruzińskich monastyrów – Dziwari. Kościół, który do dziś możemy podziwiać, został zbudowany pod koniec VI wieku. Klasztor Świętego Szczepana znajduje się na obrzeżach miasta u zbiegli rzeki Aragwi i Gwari. Budowla ta wybudowana w IV wieku nie jest tak popularną destynacją jak poprzednie katedry. Ciężko nawet znaleźć informacje o nich w przewodnikach czy internecie. Santavro to kolejny z monastyrów, który związany jest z misją apostolską świętej Niną oraz pierwszymi chrześcijańskimi władcami Gruzji. W toku burzliwych dziejów Gruzji i najazdów wrogów świątynia ta bywała grabiona, częściowo niszczona i odbudowywana. Znajdują się tu groby króla Miriana oraz jego małżonki królowej Nany, czyli pierwszych chrześcijańskich władców Gruzji. Niewątpliwą atrakcją Mschety są tu lokalne kolorowe stragany.
Symbolem gruzińskiej kuchni jest z pewnością chaczapuri. Jest to wypełniony zapieczonym serem placek chlebowy, do którego dodano żółtko, jajka i małą kostkę masła. Chaczapuri występuje w kilku różniących się od siebie wariantach, takich jak adżarskie, które jest serem i jajkiem, czy imeretyńskie w formie okrągłego placka zapieczonym w ciecie nadzieniem serowym. Hinkali to gruzińskie pierogi w kształcie sakiewki, wewnątrz której znajdziemy bulion oraz mięso wołowo-wieprzowe doprawione cebulą i kolendrą. Hinkali je się wyłącznie rękoma. Należy złapać za specjalny ogonek znajdujący się na szczycie pierożka, a następnie przechylić go do góry nogami i nadgryźć w celu wypicia znajdującego się wewnątrz bulionu. Dopiero potem możemy zjeść resztę. A brudno. Zupa harcho w swojej najbardziej popularnej wersji jest przygotowywana z wołowiny, chociaż używa się do niej również jagnięciny czy wieprzowiny. Mięso występuje w formie pulpetów, do zupy zaś dodaje się bazylię, ostrą paprykę, ale przede wszystkim mnóstwo świeżej kolendry. Najpopularniejszą słodyczą w całej Gruzji jest czurczhela. Można je spotkać niemal na każdym straganie. Są to orzechy i suszone owoce, zapieszone na nitce, a następnie oblepione gęstym, spracowanym sokiem z winogron, mąki i cukru. Lemoniada ze stragonu wyróżnia się lekko anyszkowym smakiem i intensywnie zielonym kolorem. Lobiani to chlebowe ciasto, które w środku wypełnione jest pastą z czerwonej fasoli. Samo gruzińsko słowo lobio oznacza właśnie fasolę. Tbilisi posłużyło nam jako baza transferowa do Ołtawy. Wcześniej czytałem, że nie ma tu nic specjalnego i że nie należy poświęcać temu miejscu wiele czasu. Wręcz przeciwnie, można tu spędzić całe dnie. My jednak mieliśmy zaledwie kilka godzin tylko na zapoznanie się. Atmosfera, architektura i położenie Tbilisi naprawdę nas urzekło. Zwłaszcza jego kamienice z drewnianymi balkonami. Kolejnym ciekawym miejscem jest Teatr Lalek Rezo Gabriaze. Rezo jest malarzem, reżyserem teatru, pisarzem, a także rzeźbiarzem. Teatr jest połączony z krzywą wieżą zegarową, która zawiera setki ręcznie robionych płytek. Co godzinę z górnych drzwi wychodzi anioł i uderza młotem w dzwon. Uliczki Erekle 2 są pełne klimatycznych kawiarenek, restauracji i sklepów z pamiątkami. Jest to wąskie przejście na samym środku uliczki, a resztę przestrzeni znajdują ogródki restauracji. Można tu też znaleźć wiele artystycznych motywów. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc i jednocześnie centralnym punktem miasta jest Plac Wolności, charakteryzujący się ogromnym rondem ze znajdującym się pośrodku pomnikiem świętego Jerzego, który jest patronem Gruzji. W każdym miejscu, które odwiedziliśmy w Gruzji, spotkaliśmy psy. Nie wyglądały one na szczególnie zaniedbane. Były za to przyjaźnie nastawione i starały nam się przymylić czas.
Jedyny wyjątek stanowiły psy pasterskie, ale ich agresja wynikała z obowiązku pilnowania owiec, ale o tym w następnej części.